Dziś przychodzimy do Państwa z propozycją chrześcijańskiego fantazy, a więcej opowie o nim Magda Orańska z Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Ta książka to Upadek Lucyfera, czyli pierwszy tom Kronik Braci, książek od wydawnictwa Aetos, jest już drugi tom, o którym Państwu kiedyś opowiadałam, nazywa się Pierwszy Sąd, a w przygotowaniu już kolejne tomy, no ale żeby Państwo wiedzieli o co w ogóle w tym cyklu chodzi, no to właśnie, Upadek Lucyfera, no możemy się domyślać mniej więcej czego ta książka dotyczy, ale do jakiego świata zostaniemy przeniesieni i co tam się dzieje. Wendy Alek jest pisarką, producentką filmową, założycielką telewizji chrześcijańskiej GAT-TV, a także autorką, właśnie siedmiu już książek, z czego pięć wydanych zostało w serii Kroniki Braci. Może się wydawać osobom, które znają trochę lepiej polską fantastykę, że ten temat już się pojawiał. Podjęła go choćby Maja Lidia Kossakowska, ale tutaj ujęcie jest zupełnie inne. Tam były to po prostu zapożyczone postacie. Tutaj pojawia się wątek chrześcijański, podejmuje próbę przedstawienia pewnych wydarzeń, które znamy, czy to z Biblii, czy z apokryfów innych opowieści właśnie dotyczących aniołów i ich upadku. A przede wszystkim pojawiają się pewne motywy dotyczące wartości, dotyczące wiary i przede wszystkim ogromnej tęsknoty za Bogiem. Na początku poznajemy... Nika który doprowadza do wygłopańskich i do odnalezienia zwojów anielskich. Muszę powiedzieć, że ten wątek na początku wprowadził mnie w pewne zamieszanie, zwłaszcza, że jest to tylko prolog. Później poznajemy samą historię opisaną w tychże zwojach, od czasu do czasu natrawiając na krótki fragment zapisany przez Archanioła Gabriela i dopiero pod koniec, kiedy narracja ponownie powraca do współczesności, czy właściwie do roku 2021, bo też kwestia współczesności i naśladowania bieżących wydarzeń jest dość nieokreślona, to dopiero wtedy ta postać pojawia się ponownie. Czytając właśnie zapisane tam słowa, poznajemy wydarzenia trzech braci, książąt Archaniołów, Lucyfera, Michała i najmłodszego z nich Gabriela. Na początku jako tych właśnie książąt niebiańskich, dostojnych, najważniejszych. Muszę przyznać, że te opisy, zarówno postaci, jak i samego nieba są niezwykle kwieciste. Cała książka, zwłaszcza w tej pierwszej części, jest utrzymana w w takiej dość podniosłej atmosferze, co z jednej strony jest bardzo zrozumiałe, bo takie opisuje teoretycznie sytuację i ta odmienność musi być jakoś podkreślona. A z drugiej strony, momentami sprawiało mi drobne problemy. Widzimy, jak Bóg, Jachwę, informuje Lucyfera o swoim nowym projekcie, o tym, że ma powstać rasa ludzi i jak w sercu tego. No, w jakiś sposób wtedy drugiego po Bogu, jego najbliższego podwładnego rodzi się zazdrość, po prostu zazdrość, przekonanie, że utworzenie nowej rasy oznacza, że Bóg już ich samych nie kocha. I tutaj widzimy ogromne rozdarcie, widzimy tęsknotę, czy wręcz w jakiś sposób pogrążanie się w szaleństwie, kiedy on ma przekonanie o tym braku miłości Bożej. Początkowo ta narracja jest niezbyt szybka, Obserwujemy właśnie sytuację w niebie aż do upadku lucyfera. Później, kiedy lucyfer przenosi się na ziemię, kiedy dochodzi do kuszenia Ewy, kiedy zaczyna się życie rodzaju ludzkiego, ta akcja znacząco przyspiesza w czasie. Także ja chwilami nawet czułam się wręcz zagubiona, ale przechodzimy również do właśnie okresu współczesnego. Tam ponownie pojawiają się postaci Nicadavery, pojawia się Rodzina Królewska Jordanii, do której. To przekazany został ten zwój, i pojawiają się postaci, które, jak zakładam, będą bardziej rozwinięte. Fabularnie w kolejnych tomach. Podobno właśnie trzeci tom dotyczy już bardziej współczesności i muszę przyznać, że, że jestem tego ciekawa, bo ten wątek właśnie wydarzeń, które dzieją się współcześnie, był dosyć enigmatyczny. No i ciekawe, co będzie się tam dalej wydarzało, ale w nawiązaniu jeszcze do tego, co mówiłaś o tych kwiecistych opisach, tam też czasami pojawiały się takie ciekawe sformułowania, jakieś eony i takie określenia z pogranicza chyba już fizyki. Więc rzeczywiście ja nie jestem też fanką stylu autorki i myślę, że przez to nie jest to też książka dla każdego. Ona nie każdemu. Mu się spodoba, bo jest to dosyć taka specyficzna literatura. No właśnie, jak ty myślisz, dla kogo ta książka może być dobrą lekturą. Wydaje mi się, że kreując swój świat, autorka w dużym stopniu korzystała z tej literatury chrześcijańskiej czy też judaistycznej, dotyczącej właśnie aniołów i tego, jak wyglądają niebiosa, a jednocześnie próbuje wprowadzić um, naukę jako coś, co było tym podstawowym budulcem świata i że nauka właśnie początkowo najpierw istniała w niebie. Później została przez Lucyfera poniekąd bezprawnie przekazana ludziom i mnie sam akurat ten pomysł bardzo się spodobał, mm. że faktycznie nauka była budulce. Po Problem polega na tym, że mamy stwierdzenie, że aniołowie są istotami krzemowymi, a później mamy omawiane DNA aniołów, a DNA jest białkiem. I Autorka zeszła zbytnio w szczegóły, nie rozumiejąc może do końca tej nauki, którą wykorzystuje. Uważam, że jeśli chciałaby to zrobić, trzeba było to zrobić dobrze albo zrobić to bardziej ogólnie, aby tego typu problemy się nie pojawiały. Jakkolwiek sam pomysł dla mnie jest bardzo fascynujący. No to, jak państwo widzą, można tę książkę różnie odbierać, tak. różne zabiegi wykorzystane przez autorkę, różne wrażenia robią, no ale to właśnie, to komu polecam? Bardzo charakterystyczny styl. Myślę, że jest sporo miłośników fantastyki takiej bardziej epickiej. W ostatnich latach dość popularna stało się na przykład urban Fantazy, który dzieje się w naszym codziennym świecie, gdzieś tam po prostu w niedostrzegalnych dla nas miejscach. Tutaj... Może pod koniec faktycznie do czegoś takiego przechodzimy, ale początkowo mamy wykreowany zupełnie inny świat, i jest to kreacja bardzo bogata, więc jeśli ktoś chciałby z takiego punktu widzenia zobaczyć, ale też jeśli ktoś chciałby przeczytać coś bardzo bogatego emocjonalnie, bo te rozterki Lucyfera, ale też narastający konflikt pomiędzy braćmi, który jednocześnie opiera się o ich wiarę w Boga, w kogoś, kto kogo oni znają najdoskonalej to wszystko jest bardzo interesujące też na takim poziomie relacji międzyludzkich. I jeśli ktoś czegoś takiego szuka w fantastyce, myślę, że może być to dla niego interesujące. Jeśli szuka bardziej strzelanki, no mamy tutaj kilka scen bitew, natomiast chyba nie będzie tym aż tak zachwycony. Upadek Lucyfera, Wendy Alek od wydawnictwa e To czeka więc na Państwa. Można tę książkę wygrać w naszym konkursie po zakończeniu audycji, a opowiadała o niej Magda Orańska z Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Bardzo dziękuję Спасибо, до услышания.